Witam, Rzymczyki, z tej strony Trachol, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na modyfikacji Albo Blues. Jako MacArthur, czyli Enklawa, czyli w sumie zobaczymy, co będzie w przyszłości, bo nigdy nie widziałem, żeby MacArthur cokolwiek zrobiło w jakimkolwiek moich poprzednich playthrough. Więc tak, w ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że w sumie patrzyliśmy, co możemy porobić jeszcze w początkowym drzewku. I to, co musimy zobaczyć, to Sister of Steel. One mają własne drzewko. Wow. I chodzi o to, że jak będą mieli wojnę, co musimy po prostu patrzeć na komunikaty, to musimy wtedy odpalić tam jeden cel narodowy. Tak, wysyłamy im złom, bo dosłownie złomu mamy ogrom. Dosłownie nie mamy złomu już prawie. I będzie polegało to na tym, że my możemy też w sumie pobudować te fabryki, które będą nam dawały złom. Dobra. Ogólnie możemy zawsze przejść tędy, nie musimy tędy przechodzić. I patrząc, co tutaj jest ciekawego, możemy to zrobić. Nie wiem, dlaczego... Dlaczego napisali to AI? Ja bym trochę zmienił, ale okej. Może to zrobimy póki co, czy... Tutaj jest... Myślę, że to będzie, bo chodzi o to, żebyśmy manpower zrobili. I tutaj pójdziemy dlatego, że wiadomo, że chcemy mieć... chcemy mieć... I tutaj widzę, że jeszcze są jakieś rzeczy. Tak, widzę, że niektóre się blokują, jeżeli zrobimy... już zaczniemy robić... Znaczy się zaczniemy robić. Zrobimy już ten trzeci. Dobra. W takim razie robimy dalej i spróbujemy tam zdobyć trochę manpowera. Ok, w międzyczasie zobaczmy, co to jest. To mi się nie wydaje, żeby było zbyt dobre na ten czas. Ok, sobie na razie wyłączymy te niepotrzebne. No niestety, ale jak to kiedyś powiedziałem, Old World Blues to jest zazwyczaj decyzje. Przez to, że mam tak dużo tych decyzji po prostu takich podstawowych, to później jest problemy. My jesteśmy Colonel Intellectuals. Dobra, to jest ważne. Okej. Mamy nawet w sumie własne ikonkę, że jesteśmy enklawą. Proste i przyjemne dla oka, nie powiem, kiedy są takie ikonki. Okej. Tak, przydałoby się takie, że podaj mi informację, kiedy oni wywołają wojnę. To realnie by było znakomite. Na szczęście my produkujemy dosyć dużo tego power armu, więc to jest ok dla nas. Na pewno manpower, jak mówiłem, to jest nadal problem. Idziemy dalej w sumie w to. Możemy zawsze sobie chyba gdzieś tutaj podbić manpower. Okej, tutaj jest jeszcze do powietrza. Myślę, że jeszcze nie powinniśmy tego robić. Mamy dwóch. Tak, dwóch. I tutaj możemy Special Forces. No to zawsze jest fajne, żeby zrobić. Poramu, podoba mi się. Add that to the traitors, which grants Brotherhood. I takie dziwne coś. To mi się wydaje fajne. I sobie jeszcze zrobimy zapewne tego gościa albo tego. To zależy. Też nie musimy mieć mega dużo power armor, więc... Więc zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj mamy północnych Hanów. Hanowie chyba oni po prostu jakoś dziwnie wyszło, że... byli tymi jedną z frakcji, która naprawdę miała ważne, miała właśnie wpływ na ważne wydarzenia w Falloutie. Dobra, tutaj wszystko mamy zrobionego, więc pójdźmy sobie dalej.
Chyba miałem jakiś error. Dajcie mi chwilę, zobaczmy co to. Nie wiem dosłownie co to było, ponieważ tak naprawdę nie miałem nic włączonego zbytnio w tle i zbytnio się nie... też nie patrzyłem na to. Okej. Tutaj się włączyło. To chyba jest stare. Kim jest Mason Salvatore? Nie wiem, tutaj jest jakiś gościu, który się nazywa Mason Salvatore? Znaczy się... Tutaj? Nie, bo chodzi o to, że z Rino, ale nie wiem, kim jest Mason Salvatore. A, może to jest jeden z tych... Mamy tego, Masona Salvatore. Okej, okay, czyli mam tak. Nieważne co się stanie. Chodzi o to, że ten gościu, którego w sumie już mamy. No niestety robił biznesy poza naszą wiedzą. I w sumie my nie chcemy go. I w sumie chyba byśmy go zabili, bo dosłownie dostaniemy dużo pieniędzy na niego. A to nie wiem co. W sumie, jeżeli go zabijemy, to możemy stracić trochę. Dobra, straćmy w takim razie. O, i teraz mamy coś z tym... No dobra, to jedno z tych, co było napisane na temat, wiecie, tego, prasy. Dostaliśmy artykuł. Okej. Okay. Czy on miał jakieś bonusy, które... Bo on został u nas, ale chyba mu się usunęły jakieś bonusy po prostu. Dobra, tutaj się biją między sobą. My w sumie też kiedyś będziemy się bić z innymi. I dlaczego nie mamy hajsu? Nie mamy hajsu, bo nam straciliśmy go. I przecież mamy 18 się. Dziwne. Okej, okay, w takim razie możemy tutaj zrobić. Możemy zaatakować Stormmongers. I chyba to zrobimy, bo dosłownie są atakowani z drugiej strony i my możemy to wykorzystać. Okej. Okay. Czas na wojnę. Ha, ha, ha. Tak, to jest ten piękny mod, który pozwala ci na wojnę w jednym z pierwszych odcinków. Okej, okay, więc oczywiście sobie tak musimy porozdzielać nieco tych dywizji. Wyślemy tutaj po jednej z tych dywizji, trochę nie trenowaliśmy ich, więc możemy jeszcze potrenować przez kilka dni i potem po prostu ich zaatakujemy, bo dosłownie dosłownie co innego mam robić? Tak, musimy wysłać wam. Trochę mnie wkurza, że teraz tak co 3 miesiące musimy coś wysyłać im i my tracimy realnie. Tutaj poczekamy sobie, a tutaj jak to wygląda. Long Doctrine Research Speed, nawet fajne. Long Doctrine or Armor Technology, tu jesteśmy daleko. Fire Team Antidote, nawet to jest dobre. Dobry jest. A tego weźmiemy póki co. Okej. Okay. W razie czekamy. Okej, okay. Corruption in Mac Arthur.
Kolejna, kurde, po co my robiliśmy pracę teraz? Co chwila będziemy mieć jakieś problemy z nią. Okej, okay. Zainwestujemy w mały biznes, jako że i tak zanim my tam wrócimy, to zgaduję, że odbijemy się na kapslach, tak widać. Okej, okay. Tutaj dostaliśmy technologię, nice. Technologię. Wszyscy uwielbiają technologię. Dobra, zobaczmy ile jeszcze jest. Dobra, możemy włączyć. Powinno nam wystarczyć. Okej. Okay. I jak zwykle tutaj dorobimy wszystko, co możemy w tym roku badawczym. Okej. Okay. I teraz tak, pytanie jest co dalej. Chicago will take 2 and 4. Musimy to robić? Chyba nie musimy tego robić. Okej. Okay. Wiecie, póki nie musimy tego robić, to ja tego nie będę robić. Bo co to mi da? Grenade Machine Gun. No, w sumie akurat Grenade Machine Gun może być dobry. Ale ogólnie rzecz biorąc, to zbytnio mi się nie potrzeba. Tutaj możemy zatykać Yellow Stone. A więc pójdziemy sobie w takim razie o tak i spróbujemy zaatakować Yellow Stone. Nikt ich nie atakuje, więc to może być problem, ale my atakujemy teraz tych. I pytanie jest, czy... O, są ci. Dobra, dobra. Dobrze, że sprawdziłem. Wysyłamy was, bo uwielbiamy wysyłać ludzi. Okej, wiecie co? Ja może sobie pozdobywam tutaj w takim razie te rzeczy. Punkty zwycięstwa. Czyli i tak tutaj mamy takie miejsce. No i w sumie nawet pomogliśmy kultowi wolności. Mi się nie udało. Dobra, tutaj w takim razie spróbujcie. No mogą mieć więcej dywizji, ale to jest ten piękny mod, że kiedy wbija się w niezorganizowane wojsko, to wygrywasz przez kilka miesięcy. No. Orbo Blues udało się to osiągnąć, co się nie udaje w normalnych modach. Okej, czy możemy coś produkować realnie takiego? Możemy w sumie to produkować? To jest tylko inny rodzaj? Nigdy nie rozumiem, o co chodzi z tym, co napisali na temat AI. Okej, przejmujcie w takim razie to. Przyjęliście już całe państwo. Wszystko bierzemy. Nie musimy się martwić. Czekaj, dlaczego wy wzięliście? Wy nie byliście w wojnie. Dobra, poczekajmy jeszcze te 3 dni, to chyba... nie będziemy się martwić. To chyba powinno się udać. Okej. One day our enemies will stop standing within our blast radius of plasma granite, but not today. Okej, okay. And Klaus doesn't go to heaven because we are the... He doesn't need those cars. Any weapon is an anti-craft if... Nie wiem, jest na czerwono, wybiorę to, co jest na czerwono. Okej, okay, więc tak. Chodzi o to. One of the following must be true. Is neighbor of the any country is faction with his neighbor? Do you... Aha, czyli możemy iść zaatakować, kiedy będziemy sąsiadami. Dobra, poszukamy agenta Sigmy. To tak dziwnie brzmi. Okej, okay, więc najpierw zobaczymy, gdzie jest ten rozkaz. To jest jeden pojedynczy rozkaz. I w takim razie wyślemy was tutaj. No i zaatakujemy Yellowstone. Bo dlaczego nie? Tutaj chyba musimy najpierw zrobić oto. Dziwne, ale tak jest. Coś możemy tutaj porobić. O, możemy zacząć produkować to. O, wiem co możemy jeszcze zrobić. Spróbować to wystawić, bo akurat możemy. Dobra, niech się tutaj nasze dywizje pójdą. Poćwiczcie w takim razie trochę. No, zazwyczaj Power Armor nam pomaga najbardziej, więc to mi się podoba w tym. Możemy jeszcze sobie porobić, ale myślę, że zrobimy Healing Powder, bo jak mówiłem, potrzebujemy tego do późniejszych naszych rzeczy.
Mamy te fabryki. Może się nam uda. Dobra. Dobre na wiadomości. O, dziękujemy. Zawsze uwielbiamy dobre wiadomości. Dobra, w takim razie teraz idziemy w stronę zaatakowania Yellowstone. Dostaliśmy chyba agenta. O, w ogóle chyba mamy agencję? The Cable. Mamy coś bardziej takiego, co wygląda jak... Nie. Ententa. Enklawa. Dobra, chyba dostaliśmy agenta, ale... jest taki problem, że my chyba musimy najpierw mieć miejsce na agencję. Okay. Tutaj widzę, że jest jak zwykle miliard jakichś małych przejść, przez które my możemy zaatakować, a w sumie raczej nie zaatakujemy, bo chcemy przez jedno. O, i się nam stworzyło akurat, gdy tworzyliśmy agencję. Mamy własne to, chociaż pytanie jest, dlaczego... Co się zrobiło? Nie wiem, dlaczego się to zrobiło realnie. Mamy strasznie dużo jakichś decyzji, co to jest. Recruit. O mój Boże. Nie cierpię tego, gdy się pojawia wszędzie rekrutowanie. Wiecie, bo później mi się po prostu będzie to, te decyzje włączały. To co ostatnio założyłem fajnego w modzie, to było to, że można sobie wyłączyć niektóre kategorie decyzji. Takie, że wiecie, że ktoś zrobił przyciski do kategorii decyzji i mogłeś sobie po prostu je wyłączać. To było znakomite. Ale oczywiście jest taki problem, że jeżeli je wyłączy, żeby nie widać było ich, też w sumie nadal możesz zobaczyć je, ponieważ nadal musisz się patrzeć na nie, bardziej tak bym powiedział. Ponieważ i tak trzeba, jeżeli włączyłeś jakąś, żeby się wykonała, to i tak musisz poczekać, żeby się wykonała i ona się, no, zostaje. Kurde, bo tutaj jest dużo takich, jak sami widzicie, że my musimy wykorzystać kilka prowincji, a my możemy zaatakować jedną. Kurde, bo to by się przydało mieć trochę większą armię. Tak, bo tutaj ledwo co jest, a tutaj musimy robić jeden na jeden. Dobra, na szczęście przyszli, ale nie poszli do tego. Z jednej strony chciałbym mieć ich, ale z drugiej strony może być tak, że oni nie będą nas zbytnio lubili. Ale okej, bierzemy ich. Okej, robimy to. Jak to wygląda z tym? Możemy już ulepszyć? Możemy ich ulepszyć. Okej. Okej, tutaj zawsze robię tak, żebyśmy ich mogli. No, niestety nie możemy zrobić, ponieważ nie mamy tyle manpowera, wow. Dobra, róbcie to. Nie zawsze trzeba tam mnóstwo tego robić, żeby tam dostać, zostać poklepanym po pleckach, ale zawsze coś. Okej, okay, czy możemy jeszcze ulepszyć? Okej, okay, wyślijmy coś, czego nam nie brakuje. Nadal widzę, że złom jest dobry do wysyłania. Okej. Okay. Mamy kilku agentów, chociaż nie sądzę, żeby to byli agenci, którzy się nie wyróżniają. Ale okej. Okay. Muszę pamiętać, że też przerwałem nagranie gdzieś tak w 5 minutach. Okej, okay, wyślemy w takim razie do Yellowstone. Już prawie mamy całe państwo tego. Dobra. Coś tutaj też potrzebujemy. Sister of Steel. To też zobaczymy, ale to chyba nie teraz. To byśmy zrobili jednak, bo akurat jeżeli technologia, no to warto to dostać. Dobra, reconnaissance zróbmy. Link powder jest. Kurde, zawsze wydaje mi się, że to jest coś strasznego, to nie jest coś strasznego. Możemy wysłać coś, co będzie mniej kosztowało, na przykład militię. Militia powinna mniej kosztować. Nie, mamy jeszcze korowania. Realnie rzecz biorąc, mam ten jeden mod z awatara, który można było postreamować sobie. Ale pytanie jest takie, czy ja będę mieć czas na streamowanko w jakimś czasie, kiedy mogę to robić. Ponieważ no,
Nie jest tak, że mogę. Mam czas na to wszystko. Dzisiaj akurat mi się tak fajnie złożyło, że jestem w takim czasie, kiedy muszę poczekać sobie, więc. Dlaczego się to włączyło? Nie wiem, włączmy sobie to. Zło nie mamy w połowie zrobione. Nawet nie wiedziałem, że może być taki kod. Gadają, że to zrobiło nam to, Agent Sigma, tylko nie wiem, dlaczego nam się to nie włączyło. Tak musimy mieć Yellowstone. A nie! Bo tutaj jest Yellowstone, a tutaj jest Yellowstone. Dobra. Trochę dziwnie to zrozumiałem, ale możecie zrozumieć w pewnym momencie. Okej. Okay. Pytanie jest takie, czy my, jak już włączymy sobie i żeby jednak wróciło tutaj, czy nam się uda? No, z jednej strony nie, z drugiej strony mamy samoloty. Więc... więc raczej się nam uda. Okej, okay, wypowiadamy wojnę. Jak zakończy się wojna, to wtedy sobie zajmiemy tym. Nasze dywizje... Naprawdę my musimy... A, właśnie, no, musimy porobić te hałasy. Nie chciałem tego robić, dlatego że to jest denerwujące, ale my musimy porobić wszystkim. No, część z tych rozkazów to jest dosłownie easy peasy. W powietrzu no jesteśmy sami, więc... Więc trudno by było inaczej. No i teraz musimy poczekać. Tutaj sterowiec! Haha! Okej, okay, więc dajmy sobie jeszcze to. Decyzja size on patriotism. Gdzie to jest? Size on patriotism. To jest fajne. No, w miarę. Nigdy nie jakoś. Nie mogłem się podnieść, kiedy ja po prostu decyzjami usunąłem mega dużo tego, jak to się nazywa, war supportu. Udało mi się to zrobić decyzjami, więc... więc nie wiem, jak tutaj trochę te decyzje z war supportem, stabilnością nie są aż tak bardzo zbalansowane. Okej, okay, więc my to zrobiliśmy. Tribute from MacArthur. Nie wiem, dlaczego aż tak bardzo dużo. I to byśmy chcieli zrobić sobie. Plasma Weaponary Schematics. Fajnie by było zdobyć sobie. Pytanie jest takie, czy... się nam opłaca. Tutaj sobie okrążymy w takim razie te dywizje. A, już się same okrążyły. Tutaj nie możemy przejść, co było wiadome, ponieważ jak niby tutaj mamy przejść, jeżeli mamy tak naprawdę przebicie się przez jedną prowincję. No i powoli musimy tutaj jakoś się przedostawać. Okej, okay, tutaj możemy albo flexibility of movement, albo flexibility of command. Ten flexibility of command jest taki bardziej przekonujący. Okej, okay, coś możemy zrobić. Co możemy? Nie mówcie, że rekrut. Nie tylko rekrut. Okej, okay, możemy zrobić to, co mi się podoba. I teraz czekamy. No i oczywiście możemy zrobić rekrut. O, i możemy jeszcze tych porobić. Mamy długi czas, więc chyba nie musimy aż tak bardzo się martwić o to. Tutaj wszystko mamy. I możemy ten maintenance robić. Robić. Okej, okay, może więcej na... karabiny. Uda nam się tak w sumie 6, 1 na 1. Co to mi się podoba. By się przydało też odesłać trochę wojska. Okej. Okay. Jakby ci tak się przebili, to by było znakomicie, nie powiem. Okej, okay, dalej robimy to, bo chcemy ten karabiny. O, i udało nam się ich okrążyć. Nice. Ale przyjmujcie to. Wy o, tak też to zróbcie.
A wy tak możecie pójść. No i tutaj już padają. No nie. Mieli dobry teren do obrony, tylko że. Nie powiem, później trochę go zrąbali. Okej, co wysłać? Ten jeden energii mi się podoba. Nie jest aż tak dużo. Dobra. Już nasza jedna dywizja powinna się tym zająć. No i wszystko padło. Dobra. Pas. Nie macie żadnych statków. Okej, bierzemy. Jak zwykle ktoś nam ukradł terytorium. Uwielbiamy tą nową mechanikę. Okej, więc tak. Po pierwsze możemy zrobić sobie to. No takie sobie. Albo możemy zrobić sobie to. Co nie wiem, co dodaje nam dokładnie, ale jeżeli to jest event, to zawsze warto sobie spróbować go. Piesków chyba nie będziemy potrzebowali. To zaczniemy, bo to wiadomo, że się przydaje. Jeżeli nie jest nam aż tak bardzo potrzebne, to jest jeden rok do przodu, więc może sobie zróbmy to. Już jest grudzień na kolejnego roku, wow. Dobra, ale na tym będziemy kończyć. Jak na razie się rozwijamy w miarę dobrze. Jesteśmy nawet trochę zauważalni na mapie, ale to ten kolor też nie jest jakiś taki punktujący. No, najbardziej są jednak te duże. Ci są marionetką? Tak, są marionetką ich. Więc oczywiście zobaczymy, co jeszcze z siostrami stali możemy zrobić, realnie rzecz biorąc. Albo tych byśmy musieli się nimi zająć w jakiś sposób, ale to zobaczymy w przyszłości. Więc ja już się z wami żegnam, był z wami Trachol. No to cześć!